Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, tutaj jest przycisk, także wróciłam do świątyni Tadmoru, żebyśmy ten wątek świątyni zakończyli. Przejrzałam sobie też dziennik, żeby sprawdzić, co tak naprawdę wypadałoby aktualnie zrobić, a co nie. Także zobaczymy zresztą, jak to będzie. Okej, ładny, niewidzialny cios wszedł. Tutaj, jak widzicie, jest bardzo dużo przeciwników i to jest jeden wielki naprawdę labirynt i będzie się ciężko nam tutaj połapać, jeżeli mam być szczera. Okej, ten mi idzie wpierdzielić. Dobra. Tutaj jest kolejny. Myślę, że sobie chyba pozostawiam te ciała, żeby mniej więcej się orientować, gdzie jesteśmy, bo z tego może być ciężko, żeby się dowiedzieć, gdzie byliśmy, a gdzie nie. Jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo korytarzy. Także... cóż. No dawaj, mordo, nie mam całego dnia. Serio? Serio? No, dziękuję bardzo. Ten się nawet nie skarży, że tutaj weszłam, byłam. No i teraz pytanie, no... jak tutaj się po tym labiryncie poruszać? Może uda nam się od razu znaleźć, zobaczymy. Byłoby fajnie. Powiem Wam szczerze, że tak, nagrywam ten odcinek drugi raz już dla Was. Natomiast nagrywając za pierwszym razem po prostu podjęłam decyzję, że ten materiał wyrzucam do kosza. Tutaj jest jakieś przejście. Tylko nie wiem, czy nas gdzieś zaprowadzi to, jak przeskoczymy sobie przez tą skałę. Myślę, że możemy spróbować, ale nie jestem pewna. Dobra. Możliwe, że nam to jakoś pomoże. Tutaj mamy na pewno jakieś rzeczy, także... może być ok. Zobaczymy. Dobra, tutaj żeśmy tak naprawdę zrobili kółeczko. A, i tutaj żeśmy wyszli, dobra. Ale czy tam nie było jeszcze jakichś przeciwników po tamtej stronie? Tutaj gdzieś? Bardzo dobre pytanie. Dobra, chodźmy może w drugą stronę teraz po prostu. Czyli tędy. My się musimy dostać właśnie tam, tylko no wiecie, jak to jest z tymi labiryntami, nie? Aktualnie biegamy tak naprawdę po obrzeżu tego labiryntu. Okej, tu byliśmy. Trochę nam zajmie, żeby się tutaj odnaleźć. Tu jest jakaś mumia pojedyncza. Ogólnie szukamy miejsca, gdzie będzie przycisk. Ale tak, dlaczego wyrzuciłam poprzedni odcinek do kosza? Ponieważ zdałam sobie sprawę z tego, że nie chcę nagrywać więcej faktycznie niż jednego filmu na dzień. Dlatego, że zaczynam wtedy czuć skutki wypalenia przez tego moda. Jeszcze do niedawna mówiłam, że mod mi się bardzo podoba i że jest całkiem dobrze zrobiony i nie rozumiem w sumie, dlaczego ludzie go krytykują. No, ale dobrze tutaj jest podkreślić, że do czasu. Dlatego, że teraz aktualnie odczuwam bardzo sporo negatywnych emocji związanych z tą modyfikacją jednak. Dlatego, że no, widzę ten przesyt, tak jak bardzo ten mod jest niedopracowany. Na pewnym etapie na pewno. Po prostu twórcy sobie zażyczyli, żeby on był kolosalnych rozmiarów. No i chyba nie pomyśleli o tym, jak ten rozmiar może wpłynąć na odbiór tej modyfikacji. I to jest jak dla mnie bardzo smutne. Kurde no, zgubiłam się w tym labiryncie. Tędy żeśmy przyszli, nie? Tak jest. Dobra, to może odbijemy jednak na tą stronę jakoś. Bo widzę, że tak chyba trzeba od drugiej strony tam przyjść. Niby przeciwników widać, ale tak nie do końca wiadomo, co, gdzie i jak jest.
Najwyżej się tepniemy przez ścianę. Tu jest ten kamień, to ja chyba nie chcę tym kamieniem iść. Dobra, tutaj dalej jest ten kamień. Powiem tak, w ogóle wypadałoby się przekimać, bo kompletnie nic nie widać. No i znowu wróciliśmy. Dobra, powiem tak, przekimamy się, bo się zaczyna robić ciemno. Także śpiworek poproszę. Tak, także ja zaczynam widzieć po prostu negatywy tej modyfikacji i szczerze mówiąc, no, nie powiem, jest jedno miejsce, które bardzo robi na mnie dobre wrażenie, ale jest za duże. I w sumie to nie jest jedyne miejsce, ale jeżeli chodzi o tą świątynię z wahadłem, to zdecydowanie. Wy jeszcze nie wiecie, o co chodzi, bo tam nie byłam jeszcze z wami, ale tak jak mówię, ja nagrywając ten odcinek już tam poszłam i się dosyć solidnie zawiodłam. Więc cóż, bywa i tak. Cholera jasna, jak ja mam się tam dostać do tych innych miejsc? Dobre pytanie. Zastanawiam się, czy logiczne by nie było się zmarwinić przez ścianę, bo nie widzę tego, czego mi potrzeba. Szczerze mówiąc, wcześniej właśnie tak zrobiłam, bo nie chciałam marnować czasu, także jak zaraz nie znajdziemy żadnej przyzwoitej drogi na miejsce, to użyjemy po prostu Marwina, kiedy wrócimy do tych przeciwników i chyba tak będzie, bo tu już jest znowu wyjście z tego labiryntu. W sumie się kręcimy w kółko, mam wrażenie. I chyba tak po prostu jest, bo tutaj, jak widzicie, cały czas idziemy gdzieś naokoło i nie ma dojścia. Także dobra, nie będziemy już tego przedłużać, lecimy po prostu za pomocą literki K. Na drugą stronę. Trochę się cykam tutaj się wbić tak przez ścianę randomowo. No właśnie. Właśnie tutaj się tak to dzieje, kiedy tak robimy. Tu jest Armagedon, więc może jednak F12. Wypadałoby od tyłu się tam dostać. Tak, no tak to jest z labiryntami. Jestem ślepa, nie widzę żadnego logicznego przejścia. Tędy może byśmy się... Okej, i tędy? Właśnie. No i jesteśmy po drugiej stronie. Naprawdę nie wiem, jak się dostać na tą stronę normalną drogą. Trochę mi się to w głowie nie mieści po prostu. Dobra, cofniemy się trochę, bo widzę, że tam za ścianą są przeciwnicy. A tak jakby żeśmy ich minęli, idąc w drugą stronę. Dobra, no. Okej. Tu jeszcze jest jeden strażnik. Dobra, i tutaj mamy kuferek. Co ciekawe, jest otwarty, ale tutaj jest tylko 100 sztuk złota. Weźmy sobie, wyłączmy Marwina, bo nie potrzebujemy go już teraz. No tak. O, i tutaj jest właśnie ten przycisk. Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak tutaj dotrzeć tak poprawnie. Tam są te golemy, więc bym nie chciała się aż tak, wiecie, w tamtą stronę no dostanę zaraz od tego golema. Dobra, na szczęście się udało bez straty HP.
Dobra, weźmiemy sobie na szybko. Zmienimy broń, bo jak widzicie, mi dali panowie zmienić. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Pozbierajmy. Chociaż w sumie nie muszę tego zbierać. Wyleczmy się na szybko. Troszeczkę zmarnowane, ale niech będzie. Zapisik i lecimy. Bo 10 minut w labiryncie to jest zdecydowanie zbyt długo. Tutaj, jak widzicie, są arcymagowie i wypadałoby się ich szybko pozbyć. Bo oni biją nieźle. Dobra, dostałam ładne wciry. I mamy kuferek, stara kamienna tabliczka i smoczą zgubę znalazłam. Smocza zguba. No niestety broń dwuręczna. Chociaż nie powiem, my możemy bić nią jak jednoręczną, tylko nie wiem, czy będę potrafiła, bo jednak toporem się niewygodnie bije. Ale myślę, że możemy spróbować się na smoczą zgubę przerzucić. Zobaczymy. I teraz tak, jeszcze pulpity. Wypadałoby sprawdzić. Tak, trwała wojna. Tutaj możecie sobie poczytać. Zobaczymy. Czytaj. Rozumiem. Tutaj akurat taki zwykły pulpit. No i zobaczymy, jak nam wszystko wyjdzie dzisiaj jeszcze. Tutaj też trochę informacji. No i mamy zadanie w ogóle klątwa Stadmoru. Niestety jednocześnie pojawia się klątwa. Zombie w labiryncie nas nie interesują. No dobra, no to może być. Spróbujemy wrócić, wiecie, bo... Co tam się dzieje? Spróbujemy wrócić, bo jestem ciekawa, czy będę w ogóle w stanie stąd wyjść o własnych siłach. O kurde, tam mi się leją z tymi orkami. W sumie niech się leją. Co mnie to interesuje? Dobra. Okej. Spróbujmy wyjść tędy. Jestem ciekawa, czy jestem w stanie stąd normalnie wyjść o własnych siłach. Czy to będzie jedno wielkie gubienie się? Podejrzewam, że gubienie się, bo już nie wiem, gdzie jestem. Myślę, że możemy się stąd wyteleportować, wiecie? Tak mi się wydaje. Weźmy sobie pełnię życia, zarzućmy. Zróbmy zapis i wyteleportujmy się może właśnie do ruin Tadmoru. Okej, no są tutaj ożywieńcy. Jest ich dosyć dużo, ale to nie jest problem. Kurde, ta zbagowana broń. Dobra, kocham to. Ci łucznicy to chyba... Ktoś popłynął, że ich umieścił tam na górze. Zejdziesz? Chyba nie. No dobra, żaden problem. Kolejny poziom. Dobranoc. W sumie jak dla mnie może być. Z kuszy też możemy trochę postrzelać. Dlaczego by nie? No dawaj no, do widzenia. Ciekawi mnie, gdzie jeszcze mamy te szkielety. Dobre pytanie. Także możemy się zająć tą klątwą. W ogóle tą tabliczkę byśmy mogli, myślę, że przeczytać i zobaczyć, co tam jest w ogóle w tej tabliczce, którą żeśmy znaleźli w piramidzie Tadmoru. To jest kłachodrona, to nie? A co to jest? Złotnictwa tabliczkę znalazłam i to jest w ogóle fajna rzecz, zaraz wam pokażę.
mamy. O Bogowie i nosie, Adanosie, wybaczcie mi, ale musiałem to zrobić. Wszystko rozumiem, ale nie miałem innego wyjścia. Po prostu musiałem zabrać boski artefakt ze świątyni, żeby słudzy Beliara do niego nie dotarli. Zamiast świętego magicznego pierścienia zostawiłem swój miecz, broń bohatera. Przyjmijcie go i mi wybaczcie. Odniosę pierścień do Nordmaru, gdzie będzie bezpieczny. Akasza. Bezimienny bohater, możemy iść do niego. Boski artefakt. Pradawne kamienne tabliczki. Dobra, zróbmy save'a i zobaczmy jeszcze te ruiny, bo jestem ciekawa, czy dostanę wpis w dzienniku, kiedy uda mi się te ruiny faktycznie oczyścić. Dobre pytanie to jest. Możemy sobie postrzelać, wiecie, bo dawno żeśmy tego nie robili w sumie. Będziemy mieli jakieś urozmaicenie. Więc jak dla mnie... Może być fajniej. Chyba nawet zdecydowanie jest fajniej. Bo jest inaczej. Kurde, taki zasięg mieć to też jest zajebiście, nie? Dobra, tutaj już nic nie ma. Trzeba się przebiec po całych ruinach, po prostu. Tutaj mi coś jeszcze pokazuje w tej piramidzie. No tak, bo przecież do piramidy też musimy wejść z powrotem. Tylko, że nie jest to takie proste. Kurde, coś się otworzyło. Ale gdzie? Aha, to się chyba jednak zamkło, dobra. Niech będzie i tak. Ale do piramidy sobie wrócimy przez jaskinię. Przez teleport w jaskini. Dobra. Sporo was tu jest. Znaczy w sumie nie dziwi mnie to za bardzo. Kurde, powiem wam, że taką wykokszoną postać mieć to naprawdę zajebiście. Ciekawa jestem, czy tam dalej w ruinach też, czy tylko właśnie wokół piramidy typowo. Chyba wokół piramidy. Dobra, ładnie jest. Więcej was matka nie miała? Chyba nie. Witam serdecznie. Sprawnie. Kurde, taka trochę odskocznia, powiem wam, jak się tak z kuszy korzysta. Dobra, możemy się przejść tutaj niżej, ale tutaj wydaje mi się, że... No nie, nie ma tutaj. Dobra, tu się jeszcze przebiegniemy. No wydaje mi się, że została tylko piramida, bo tu już nie widzę żadnych ożywieńców. Mam przynajmniej nadzieję, że żaden się nie zachował, bo potem jak będę miała latać za jednym, to dostanę czegoś. Kręćka jakiegoś. Dobra. Chodźmy znowu do świątyni. Zobaczmy. Będziemy mieli obóz Sajda. Witam. Pobiegniemy sobie przez teleport i zobaczymy. Jak się tym zajmiemy, to będzie super. Obym tylko, że do tego labiryntu nie musiała wchodzić drugi raz. Ale chyba nie powinnam. Tutaj cały czas mamy zbugowane te wpisy. Aha, tam... Okej. Sorry, nie zauważyłam cię. Dobra, teraz się chyba tutaj pojawili, no właśnie. Wcześniej tutaj nikogo nie było, po tej stronie. Halo? Gdzie biegniesz? Dobranoc. Czy tam na górze? Tak, jest ktoś jeszcze.
No jak widzicie, takie dzisiaj ekspienie na szkieletach, w sumie nic szczególnego. Klątwa Stadmoru, chyba się udało. Powiadomić Merkuriusa, dobra. No to chodźmy w takim razie od razu do niego. Tadmor już mamy cały zrobiony. Ruiny do obozu. No i do Merkuriusa. Zróbmy jakiegoś sejwika, bo dawno chyba nie robiłam. Byłem w świątyni w Tadmorze. I pozbyłem się nieumarłych, którzy obudzili się po moim wejściu do świątyni. Więc już nie musisz się nimi martwić. Klątwa Tadmoru została zniszczona. Dobrze. W takim razie jestem spokojny. I co? Znalazłeś artefakt? Nie. Ponieważ ktoś był tam przede mną. Co? Mają go orkowie? Nie. Możesz być spokojny. Wojownik o imieniu Akasha zabrał artefakt ze świątyni jeszcze w pradawnych czasach. On zaniósł artefakt do Nordmaru, aby nie wpadł w łapy słów Beliara. Doskonale. To chyba najlepsze, co mogło się zdarzyć. W końcu, jako zwykły śmiertelnik, możesz ulec pokusie posiadania tak potężnego artefaktu. Ubolewam nad tym, że nie zostaniesz wynagrodzony za swoje wysiłki. Gdybym był bogaty, wtedy. Nic nie szkodzi. W świątyni znalazłem kilka rzeczy, które wynagradzają moje starania. Mimo to, chciałbym dać coś od siebie. Weź te kilka zwojów. Mam nadzieję, że będą dla ciebie przydatne. Niemniej jednak nadal mamy wobec ciebie wielki dług. Możesz mnie nauczyć magii. Zrobiłeś bardzo dużo dla naszego ludu. I pokazałeś, że jesteś wrogiem Beliara. Z tego powodu i w drodze wyjątku, jestem gotów nauczyć ciebie wspaniałej sztuki magii. Kiedy nauczysz się pierwszych trzech kręgów magii, możesz przychodzić do mnie. Jeśli będziesz miał niezbędną wiedzę, to nauczę cię czwartego i piątego kręgu magii. Także mogę zwiększyć twoją magiczną moc i pokazać ci, jak tworzyć zwoje z zaklęciami. Przynajmniej w ramach pięciu kręgów magii. Ale pamiętaj, że jestem magiem wody. Dlatego głównie mogę nauczyć cię zaklęć szkoły wody. Dobra, ale piąty krąg chętnie przyjmę. Chcę wejść w piąty krąg, nie jesteś jeszcze... Mam za mało tego. No dobra, pokaż mi towary swoje, co ty masz. Eliksirków masz trochę, w sumie ja mam bardzo dużo pieniędzy, więc oddaj mi to. No i co? I to by było tyle u ciebie. Uzdrowisz mnie? Dobra. I zobaczmy. Niebiańska tarcza i świątynia wahadeł to jest razem. Udajmy się do bezimiennego. Tylko zanim to zrobię, to zrobimy save'a. W ogóle też mam taki plan, żeby się zająć odbijaniem właśnie już powoli tych miejsc asasynów, więc jak teraz się przeniesiemy na przełęcz, to w sumie można by było spróbować odbić Tom. Przełęcz. W sumie dlaczego by nie? Oni są dosyć wytrzymali, ale ja jestem lepsza. Szczególnie jak tak do mnie podejdą, to jest, wiecie. Kurde, tylko widzę, że tak trochę gra mi nie chce pozwolić na to, żeby się ładniej teraz bić. Głupie to trochę było. Ale czasami tak jest z tymi broniami, że lepiej się potem wczytać po użytku, bo się czasem coś psuje. No ale i tak broń taka jest lepsza niż używanie, wiecie czego. Właśnie topora. Tutaj się możemy zająć ludźmi. Ej, ty! O nie, ten będzie do mnie zagadywał. Czyli Zorab nie jest negatywnie nastawiony. To ciekawe. No co jest? Bądź co bądź, ja jednak wolę właśnie używać broni jednoręcznej, bo mi się lepiej nią bije, bo umiem się nią bić. Dobra, miejmy nadzieję, że mnie nie zmiotą z tych swoich łuków. Mm,
No, zmiotą mnie jednak. W takim tempie to na pewno. Ej, ja nie mogę bić. Nie wiem dlaczego, ale coś się staje z tą bronią i... dziwne bardzo. W sumie mogłam sobie pewnie życia łyknąć. No dobra, niech będzie już tak. Okej. Przejście zostało zdobyte, kilku przeciwników mogło uciec. No i dobra. Czyli tutaj mamy z głowy, idziemy do bezimiennego. Potem też będziemy mogli powiadomić Saida od razu, że przełęcz jest odbita. Myślę, że jeszcze się dzisiaj zajmiemy chyba Patarą, wiecie? Ale zobaczymy. Zróbmy zapis. Witam. Byłem w świątyni w Tadmorze. Tam nie ma żadnych świętych artefaktów. Tak. A skąd mam wiedzieć, że rzeczywiście tam byłeś? W świątyni znalazłem tę tabliczkę. Jest na niej napisane, co stało się z artefaktem. To znaczy, że artefakt został przeniesiony do Nordmaru. Ciekawe. I co? Nadal uważasz mnie za kłamcę? Nie. Wybacz, że tak podejrzliwie odniosłem się do twoich słów. Po prostu odnalezienie tego artefaktu jest dla mnie bardzo ważne. W porządku. Nie mówmy już o tym. Twój czyn pokazał mi, że jesteś prawdziwym paladynem, odważnym i nieustraszonym. I dlatego chcę ci dać ten ognisty puchar. Jego magiczna moc pomoże ci pokonać wrogów. Ty przecież znasz Ardasa. Skąd o tym wiesz? Opowiedział mi o tym ktoś z Kholinis. W porządku. I co, w związku z tym, chciałbyś wiedzieć? Możesz mi powiedzieć, gdzie teraz przebywa? Nie. A dlaczego? Dlatego, że to nie twoja sprawa. Oto, dlaczego. Cóż, możliwe, że będzie mi potrzebna jego pomoc. Tak. A w czym? Asasyni coś szykują. I boję się, że sam sobie z tym nie poradzę. A może trochę konkretniej? Niestety, w tej chwili nie. Musisz uwierzyć mi na słowo. Czyżby? A z jakiej to okazji? Skąd mam wiedzieć, że mogę ci zaufać? Czyż nie pomogłem ci ze świątynią w Tadmorze? Czy nie ryzykowałem życiem, sprawdzając na twoją prośbę, czy jeszcze jest tam artefakt? Owszem. Udowodniłeś mi, że jesteś prawdziwym paladynem, ale ciągle nie jestem pewny, że mogę ci zdradzić sekrety Ardasa. Wiem, że król i magowie ognia uważają Ardasa za swojego głównego wroga. Ale mimo to, nie rozumiem motywów twojego przyjaciela, coś mi podpowiada, że on nie służy Beliarowi, a próbuje zapobiec jego zwycięstwu. Knoi. Mam dla ciebie propozycję, jeśli powiesz mi, gdzie przebywa Ardas, nikomu tego nie powiem. Przysięgam na Innosa. I nawet jeśli będzie mnie przesłuchiwał osobiście sam król i naczelny mag ognia, prędzej rozstanę się z życiem, niż zdradzę im miejsce pobytu Ardasa. Na pewno. I naprawdę jesteś na to gotowy. Tak. I poza tym, przysięgam, że Ardas nie ma powodu się mnie obawiać i że nie będę próbował go zabić. I składam tę przysięgę w imię Innosa. Wygląda na to, że jesteś uczciwym człowiekiem. Cóż, zgoda. Zdołałeś mnie przekonać. I powiem ci, gdzie możesz znaleźć Ardasa. Ale uprzedzam. Jeśli mnie oszukasz, to dorwę cię nawet w niebiańskim zamku Innosa. Rozumiesz? Nie bój się, możesz mi zaufać. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Ardas w tej chwili znajduje się w Nordmarze. Obawiam się jednak, że to już nie jest tajemnicą, ponieważ orkowie prawdopodobnie rozpowszechnili te informacje na całym świecie. Tylko dokładna lokalizacja jego wieży na razie nikomu nie jest znana i ta informacja powinna dalej pozostać sekretem. Jasne. Oczywiście, ja nikomu nic nie powiem. To gdzie jest ta wieża Ardasa? W południowo-zachodniej części Nordmaru, na wysokiej górze. Można ją zobaczyć z brzegu, ale tylko jeśli mgła nie jest zbyt gęsta. I z góry cię uprzedzam, jeśli zechcesz odwiedzić Ardasa, to może być bardzo ryzykowne. Mało tego, że bronią go jego słudzy, ale i sam Nordmar jest bardzo niebezpiecznym miejscem. Brzmi paskudnie. Mam nadzieję, że jednak uda mi się do niego dotrzeć. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Żegnaj. Jasne. Uważaj na siebie.
No i dobra, mamy tutaj zrobione też to. Wysłannicy ciemności, ochrona przełęczy. Powiem tak, pójdźmy do obozu Haruna. Bo stamtąd... Tutaj chyba zginiemy jednak, wiecie? Chyba, że dadzą mi się wyleczyć. Co, ja już nie mam leczenia tego? Mam takie większe. Okej. Spróbujemy z tą bronią, ale wydaje mi się, że będę musiała zmienić jednak na broń jednoręczną. Bo ta broń, widzę, jest dramat. Jak mnie zaczynają przeciwnicy atakować, to nie mogę się ruszyć w ogóle. Jest bardzo oporna. Także zostaniemy przy jednoręcznej, myślę. Dobra, zróbmy tak. No powinnam chyba trafić, nie? Dobra. Tutaj też mamy gościa. Tamten już spindala. Tamci też już spindalają, dobra. Powinni się, kurde, zdecydować, czy uciekają, czy nie. Dobra, zejdźmy tak po ludzku może jednak do tego obozu. Mam nadzieję, że będę mogła oddać tabliczkę, bo jak próbowałam, nagrywając wcześniej odcinek, to nie chcieli wziąć tego ode mnie. Mam dla ciebie kamienną tabliczkę. Jest naprawdę bardzo stara. Co jest na niej napisane? Tu mówi się o Akashi. O tym, że chciał iść na północ. O Akashi. No, rzeczywiście. Tu da się odczytać te imię. Na Innosa. Pomogłeś nam więcej, niż ktokolwiek inny ze śmiertelników. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Ty i Lars byliście moimi towarzyszami broni. Zrobiliście dla mnie tyle samo, co ja dla was. Dlatego przyjmij ode mnie tę tabliczkę jako prezent. Cały klan ognia jest ci wdzięczny. Jeśli kiedyś odwiedzisz Nordmar, to w naszym klanie będziesz zawsze mile widziany. Jestem bardzo ciekawa, czy panów spotkamy z powrotem w Nordmarze, jak się tam na przykład wybiorę. To by było bardzo fajne. Ale pewnie się to nie uda. Obóz do Sajda. Witam. Przełęcz jest wolna. Twoi ludzie znów mogą poruszać się po całym terytorium Arantu. Chwała Adanosowi. Dziękuję, przyjacielu. Bardzo nam pomogłeś. I w związku z tym, otrzymasz ode mnie specjalny prezent. Mam nadzieję, że ci się spodoba. To kusza łowcy smoków. Nie wierzę w to. Kusza łowcy smoków. Ale przecież tu nie ma żadnych smoków. No, jeśli tak uważasz. W każdym razie, to bardzo dobra kusza. Nie wierzę. Czy to powinno mi dać do myślenia, że jednak są? Okej, to jest ta sama, co aktualnie posiadam. Dobra, zobaczmy, co my mamy dalej. Wysłannicy. Informacja może się kiedyś przydać. Lecimy od dołu, wiecie? Wyzwolenie aż do dół, powrót poszukiwaczy, skarb świątyni, rusznikarz. Na Ugar się chyba nie będę na razie pchać. Myślę, że na Patarę możemy się wybrać. Tylko tak, chodźmy do Merkuriusa się wyleczyć, bo może to zrobić za darmo. Dlaczego by w sumie nie? Siema. Uzdrowić. Dziękuję bardzo. No i tak, i idziemy na Patarę. Powiem wam, że zdecydowanie podoba mi się takie odbijanie. Lubię to osobiście. Moglibyśmy od wybrzeża zaatakować, ale myślę, że możemy na spokojnie uderzyć od samej w sobie Patary. Bo się nikt tego nie spodziewa, że wiecie, ruszymy z frontu, nie? Szczególnie, że tutaj nie ma żadnych magów, więc jesteśmy też na dobrej pozycji.
Najgorszy będzie Ashdod chyba do odbijania, bo tam jest magów bardzo dużo. Tutaj trzeba otworzyć panom, bo nie wyjdą. Dobra. Siema, Abdul. Nie mają fajne te, wiecie, właśnie te buławy. Tu jest kuferek w ogóle też, nie? Dobra, czy tutaj ktoś jeszcze żyje z asasynów? Tutaj mamy panów, piratów. W ogóle na wyspę Mendozy też już możemy iść, tak w ogóle, bo to sprawdziłam. Ale poradnik niby mówi, żeby to zrobić w 6 rozdziale, więc ja się chyba śpieszyć nie będę. No i pięknie, Patara została zdobyta. Kilku przeciwników mogło uciec. No zdecydowanie część osób uciekła. Czy ja mogę porozmawiać teraz z Aramem? Chyba nie. Czyli co, idziemy z powrotem też do Saida, tylko widzę, że tutaj jeszcze się ktoś kręci. Alarm! Gościu, tu już nie ma nikogo. Tutaj już część osób właśnie uciekła, nie? Dobra. No to idziemy z powrotem do Saida. Said. Siemanko. Witam. Jak widzisz, robię rozróbę ci tutaj. Uwolniłem wybrzeże od asasynów. Twoi ludzie znów mogą tam łowić ryby. Bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że to ci się uda. Dziękujemy ci za pomoc. Odtąd zawsze będziesz mile widziany w naszym obozie. Mam dla ciebie prezent. Proszę, weź ten łuk. Może dostanę jakąś fajniejszą broń, nie? Dobra, jak to wygląda? Zaufanie. Dobra, tutaj jest straż, ochrona, ze wprzodków, bezimienny, boski, klątwa. Aż do sobie na pewno zostawimy na koniec. Myślę, że możemy Amarnę jeszcze dzisiaj ruszyć. Szczególnie, że Amarna też nie jest duża. Tak naprawdę największy jest Ugar, a potem Ashdod. Jeszcze mamy obóz Wieży Wojowników Beliara w sumie i tam też możemy odbić miejsce. I chyba najpierw byśmy tam poszli, bo tutaj też jest niedużo asasynów. Tak naprawdę jest ich tylko paru. Także warto nawet zacząć od tego strażnika tutaj. Witam, zapraszam na wpierdol. Czego mnie nie atakujecie? Chodźcie tu. Zapraszam serdecznie. No co jest? W ogóle... Czego ci nie mogę zaznaczyć? No i dobra. Czy my tutaj w wieży mieliśmy jakiegoś maga? Nie, był tylko Malik. Przy okazji uwolnimy sobie więźnia. Dobra. Dobra, nie wiem, czy z taką ilością HP warto by było ruszać. Chyba wypadałoby się trochę jednak wyleczyć. Ładnie. Dobra. To jest Mervan. Czyli rozumiem, że Malik jest na górze u siebie. Ty masz kluczyk może do więzienia, towary z Isztar. No nie chciałam tego raczej. Tutaj w ogóle tak jakby nie mamy zadania, żeby to odbić. Ale było, żeby uwolnić więźnia, także... Okej. Okay. Siema. Witam. Nazywam się Roland. Dlaczego cię tu zamknięto? To bardzo proste, nieznajomy.
Jestem koczownikiem. Koczownik i tyle. Tylko dlatego. Tak. Nie lubimy się z asasynami. Od wieków próbują nas podbić. Kim jesteś? Nazywam się Imir. Byłem zwiadowcą. Dopóki asasyni mnie nie wykryli i nie pochwycili. Aha, dobra, czyli powinnam najpierw wziąć questa na uwolnienie go, a potem tutaj przyjść dopiero. Okej. Ale to żaden problem. To możemy też w odwrotnej kolejności chyba zrobić i będzie dobrze. Mam przynajmniej nadzieję. Chwila. Zajmę się twoją wieżą. Wieża jest twoja. Poczekaj, co powiedziałeś? Ty tak poważnie. Jeszcze jak poważnie. Malik i jego ludzie zostali pokonani. Nie może być. Jak ci się to udało? To moja mała tajemnica. Cóż, nawet nie wiem, co ci powiedzieć. Nie martw się. No to jak? Chyba chciałeś zająć tę wieżę. Że co? A, tak, tak. Oczywiście. Zaraz wydam rozkazy swoim ludziom. Świetnie. Zobaczymy się w wieży. Chwila. Kim jest Imir? Naszym zwiadowcą, który miał obserwować wieżę. Ale chwytali go asasyni. Chwila. Odnalazłem twoją siostrę, Tamarę. Co? Odnalazłeś ją? Gdzie? Asasyni przetrzymują ją w ugarze. Więc to tak. Tego właśnie się obawiałem. Co teraz będziesz robił? Niestety, teraz nie mam możliwości czegokolwiek przedsięwziąć. Muszę tu pozostać z kilku ważnych przyczyn. Ale poczekaj. Na pustyni znajdziesz mojego brata Bahrama z kilkoma ludźmi. Opowiedz mu wszystko. On będzie wiedział, co trzeba zrobić. Pustynia jest wielka. Gdzie dokładnie mam szukać Bahrama? Poluje poniżej naszego głównego obozu, tego w górach. Podążaj wzdłuż skalnej ściany, poniżej obozu koczowników, a z pewnością go znajdziesz. Chwila. Rozmawiałem z Bahramem. I co powiedział? Potrzebuję twojej pomocy. Bez ciebie nie zaatakuję ugaru. Jasne. Ale dopóki nie uwolnię Imira i nie zdobędziemy wieży strażniczej, nie mogę nic zrobić. Ale gdy zakończymy tu nasze sprawy, będę mógł pomóc Bahramowi. Dobra, to się tepniemy do wieży i załatwimy ten wątek do końca. Wieża wojowników. I na wszelki wypadek pójdziemy w Kimę. Chociaż chyba nie muszę, bo już tu powinien być ten gościu. Tu się zaś zamkło. Wyciągę Enecie stąd. Mówisz poważnie. To prawda. Tak. Powiem ci, kiedy przyjdzie właściwy czas. Już czas. Teraz cię uwolnię. Chwila. Dobra. Widzę, że nie umiesz wyjść za bardzo. Wow, udało ci się. Ciekawe mnie, gdzie pobiegniesz. Pewnie do obozu, gdzie już nie ma twoich kumpli w ogóle. Tu jest haram. A gdzie jest nasz przyjaciel, który tutaj dowodzi? Na górze pewnie. Albo i nie. Nie ma go tutaj. Dobra, to trzeba by się było chyba kimnąć, bo wtedy wszyscy będą na swoich miejscach. Mogę w łóżeczko? Mogę. No to do rana. Jest Amir. Chwila. Imir jest wolny. Tak, chwała Adanosowi. I to też dzięki tobie. Mamy u ciebie wielki dług. Tylko, niestety, nie mam czym cię wynagrodzić. Nie ma sprawy. Najważniejsze, że teraz sobie ufamy. Owszem. I chociaż ledwie się znamy, jestem gotów zaproponować ci swoją pomoc, jeśli kiedykolwiek będziesz jej potrzebował. Z chęcią ją przyjmę, Amirze. Doskonale. Kiedy skończymy tu swoje sprawy, pokażę ci nasze obozowisko. I tam dowiesz się, co koczownicy rozumieją przez słowo, świętować. Chwila.
Cóż, teraz się przekonałeś. Tak. Naprawdę mnie nie oszukiwałeś. W żaden sposób nie mogę w to wszystko uwierzyć. Czy to jest takie skomplikowane? Hej, musisz mnie zrozumieć. Ta wieża była dla nas nieosiągalna. W porządku, nic się nie stało. Najważniejsze, że teraz jest w waszych rękach. Tak, i to wszystko dzięki tobie. Nawet nie wiem jak. Tak, tak. Naprawdę nie ma sprawy. Nie, nie mogę tego tak po prostu zostawić. Doskonale zdaję sobie sprawę, jak wiele zrobiłeś. Więc jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował naszej pomocy, możesz na nas liczyć. Daję słowo. Chwila. Bagram potrzebuje twojej pomocy, żeby zaatakować Ugar. Masz rację. Uwolnienie Tamery jest teraz najważniejsze. Jaki jest plan Bahrama? Przed zaatakowaniem miasta musimy wszyscy się zebrać przy południowej bramie. Dobrze. Ale o ile wiem, tam często się pojawiają pustynni rozbójnicy. Tylko wtedy, gdy ten problem zostanie rozwiązany, będziemy mogli ruszać. Chwila. Droga do południowej bramy została oczyszczona. Świetnie. Tam się spotkamy. I przy okazji, jeśli znajdziesz jeszcze kilku dobrych wojowników, gotowych walczyć z asasynami, przyprowadź ich ze sobą. Zdobycie Ugaru nie będzie łatwe. Jak sprawy, Amirze? Doskonale, przyjacielu. I to wszystko dzięki tobie. Póki wieża jest w naszych rękach, asasynom będzie o wiele trudniej przeprawiać swoje karawany przez przełęcz. No, tak naprawdę już nie przejdą przez przełęcz, bo przełęcz jest odbita też przez nas. Dobra, bracia Tamary, to do Bahrama byśmy poszli. I teraz tak, zobaczmy. Amarna nam została. Obóz orków na zachodzie. Mag wody. Aha, dobra, to trzeba ten. Potężna broń, widzący, świątynia Ashdodu. Grobowiec. No dobrze. W sumie to przyjaciela asasynów byśmy sobie mogli już anulować. Tutaj jest coś takiego jak droga asasyna. Tutaj. To możemy sobie wyrzucić tak naprawdę, tylko trzeba właśnie porozmawiać ze Sidem, dlatego myślę, że możemy do niego iść. Dlatego, że i tak już wypowiedzieliśmy w sumie wojnę asasynom. Witam. Teraz pomożesz mi przejąć Ashdod. Tak, teraz możemy ci pomóc z tą sprawą. Jednak, jest jeden warunek. Jeszcze jest coś. No dobrze. Co tym razem? Emigrek, koczownicy, jesteśmy bardzo dumnym ludem. Nadzwyczaj rzadko uciekamy się do oszustwa i podstępu, ponieważ nienawidzimy tego do głębi swojej duszy. Do czego zmierzasz, Sen? Nie chcemy ciebie obrazić, ale do tej pory byłeś zaangażowany w tajny wywiad w Arancie. Dotychczas asasyni wierzyli, że jesteś jednym z nich. Do tej pory wszystko było dobrze, ale... No co? No to, że teraz razem z nami musisz wystąpić przeciwko nim. Zdaje się, że rozumiem ciebie. Ale jak miałbym to zrobić? To bardzo proste. Jeśli jesteś gotów walczyć po naszej stronie, to rozpuszczę wieści w Arancie, że jesteś z nami. Wszyscy asasyni dowiedzą się, że jesteś ich wrogiem, a twoje przebranie stanie się bezużyteczne. Tylko po tym, jak to będzie zrobione, będziemy mogli wejść w uczciwą walkę, bez oszustwa i podstępu. Ponieważ chcemy pokazać naszym wrogom, że w przeciwieństwie do nich, jesteśmy przyzwoitym ludem. Z pewnością masz rację, Seb, i też wolę uczciwą walkę, ale jednak najpierw muszę to wszystko przemyśleć. Możliwe, że będę musiał jeszcze czegoś ważnego dowiedzieć się od asasynów. I moje przebranie nadal może mi się przydać. Jeśli tak sprawa stoi, to lepiej nie atakować Ashdodu za wcześnie. Musisz najpierw wykonać swoje zadanie, z którym przybyłeś do Arantu. Podejmij decyzję tylko wtedy, gdy będziesz w pełni gotowy. Bo po szturmie na Ashdod, twoje przebranie już ci nie pomoże. Asasyni dowiedzą się, że ich oszukiwałeś. I mam prośbę, walcz uczciwie, a wtedy zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Jestem gotów przyjąć twój warunek. Jesteś tego pewien. Dobrze się zastanów. Sen. Pomóż mi przejąć Ashdod. Więc podjąłeś decyzję, Paladynie. Teraz jesteśmy towarzyszami broni. Wyślę swojego posłańca do asasynów, który otwarcie wypowie im wojnę.
Niech sługusy Beliara wiedzą, kto z nimi będzie walczył. Udaj się do Ashdodu. Moi najlepsi wojownicy będą tam na ciebie czekać. Będzie nimi dowodził Gaudar, syn mojego brata. On i jego ludzie do niedawna obserwowali asasynów w pobliżu Ishhatar. Ale stamtąd, na szczęście, w najbliższym czasie nie przewiduje się żadnych ataków. Więc ruszaj, przyjacielu. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. Jeśli poniesiesz klęskę, już nigdy nie będziemy wolni. Nie obawiaj się. Tynous nie dopuści tego. Możliwe. Ale niech Adanos także cię wspomaga. No i dobra. No to co? Zejdziemy sobie na dół, żeby porozmawiać jeszcze z Bahramem. I myślę, moi drodzy, że... O, matko. Ajajaj, ja się spierdzieliłam. Myślę, że na tym zakończymy sobie też dzisiejszy odcinek. No, zostało nam jeszcze trochę do odbijania. Ale w sumie wygląda to całkiem obiecująco. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak trzeba. Dobra. Gdzie jest nasz przyjaciel Bahram? Stoi tutaj, tak jest. Droga do południowej bramy jest oczyszczona. Dobrze. Zaraz wyruszamy. Spotkamy się przy południowej bramie. Dobra, ja podejrzewam, że oni wszyscy by poszli, ale niestety były z nimi problemy, więc no nie żyją niestety. Przy południowej bramie zawarłem jasny sojusz. Walczyć z asasynami, wyzwolenie Ashdodu, szturm na Ashdod. Jak widzicie, się anulowało droga asasyna. Ale i tak nasze przebranie już było bezużyteczne. Ojejku, kochany, nie tak. W ogóle z tym jubilerstwem wam miałam jeszcze pokazać, o co chodzi. Jeśli nauczę się jubilerstwa, będę mógł wykorzystać amulety i pierścienie... Wykonywać amulety i pierścienie pradawnego ludu. One na pewno będą lepsze. Więc to warto tutaj mieć. Pojmany koczownik się udało zrobić. Wieża wojowników. Super. Także szczerze mówiąc, ładnie nam się to tutaj dzieje, nie? Jak pokonamy asasynów, to ten dziennik się tak skróci. Zresztą też na tym mi zależało tak w ogóle, żeby na czystą kartę wyruszyć potem w szósty rozdział i tak naprawdę będziemy mieli tylko malutkie po prostu zadanka, już takie naprawdę, że nie jesteśmy w stanie, czyli nam zostaną w sumie te pięć tutaj, w sensie królewskie szaty, miecz paladyna, senna księga, gra w kości to jest zadanie popsute, bo Francis mi w ogóle zaginął, gdzieś nie ma go w ogóle w Jarkendarze. Droga do Górniczej Doliny, zlecenie zarządcy, to musimy 20 kulek ognia jeszcze pozbierać, także trzeba będzie się po kupcach przebiec, ale to można w Korinis spróbować. Rozbitkowie to jest powiązane z wyspą Mendozy, tutaj też jest Złoto Piratów, to też jest wyspa Mendozy. Także tutaj nam się ładnie wtedy wszystko zrobi po wyzwoleniu Warantu. Także będziemy to robić, moi drodzy. Ja wam dziękuję już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film. I myślę, że sobie wyjątkowo nagram kolejny, ponieważ no, opieramy się tutaj typowo na wybijaniu mobów, więc tak naprawdę mogłabym się pokusić o wybijanie kolejnych miast. Dziękuję wam i do kolejnych filmów. Cześć!